A witam, koleżanki. Zaraz się zacznie. Witajcie, z tej strony Laska. Jest niedziela, więc zaczynamy niedzielną ambonę, czyli informacyjno przegadany show, w którym poruszam różne kwestie związane z branżą rozrywki elektronicznej, YouTube'em i kanałem. Tak więc dzisiaj miałem trochę inny temat, ale użytkownik PBN1, tutaj powinniście mieć screen z tego komentarza, pyta, dlaczego Laska masz tak mało subów? Już kilka razy w komentarzach ktoś się pytał, rzucał takie stwierdzenie. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, po prostu subskrypcje zależą od użytkowników. Najwidoczniej mój content trafia do takiej określonej ilości użytkowników i po prostu tyle się zdecydowało mnie subskrybować. Mógłbym sobie nabijać suby, że tak powiem, mechanicznie, z automatu, metodą subs for subs. To są strony, na których subskrybujesz 10 ludzi i oni w zamian subskrybują ciebie, czyli 10 za 10 subów. Robić się burdel w subskrypcjach na twoim kanale, ale masz dodatkowych 10 subów. Tylko ten sposób jest o tyle zły, o tyle zwiększa ilość subskrypcji, ale nie zwiększa ani ilości wyświetleń, ani ilości feedbacku, ponieważ to są ludzie, którzy cię subskrybują dlatego, że jakby ty z automatu, bo to się dzieje z automatu, ty mi dałeś suma, i oni mają to w dupie, co ty masz na kanale. To nie są użytkownicy jakby warci subskrypcji, bo są użytkownicy, którzy są warci subskrypcji i są tacy martwi, o martwi, po prostu martwi użytkownicy. To jest na każdym kanale i to jest normalne zjawisko. Tak więc, dlaczego mam tak mało subów? Powtarzam, nie wiem, no, może nie miałem takiego rozgłosu, nie wiem. Zawsze dużo subskrypcji dały mi konkursy od Roya, w których jedno miałem wyróżnienie, a drugi tam nagrodę specjalną. I naprawdę to był prawdziwy zastrzyk subskrybentów, prawdziwy kop dla kanału. I wiele takich, takich eventów, konkursów jest właśnie takimi miejscami, gdzie można się troszeczkę wypromować, troszeczkę zwrócić na siebie uwagę. No, ale wy też możecie mi pomóc zwrócić uwagę ludzi na mój kanał i żeby trochę więcej było tych subskrypcji, udostępniając filmy, mówiąc tam kolegom, koleżankom, że taki fajny Laska tutaj jest w internetach i sobie nagrywa filmy. Ja się staram, żeby content był w miarę urozmaicony. No to są gry, głównie to są, bo to jest kanał gamingowy, to jest Laska Gaming, a nie Laska gotuje, czy Laska, nie wiem, biega po ścianach. I content jest czysto gamingowy, przez co trafia do tylko określonej liczby ludzi, właśnie określony target, a tym targetem są osoby, które grają w gry komputerowe. Miałem kilka filmików trochę o innej treści, ale to nie jest na tyle, żeby zainteresować kogoś z innego kręgu. Ja wiem, że graczy jest dużo w internecie, praktycznie teraz prawie wszyscy grają, no ale może po prostu w polskim YouTubie, jak i w YouTubie na całym świecie, wybicie jest bardzo trudne. Naprawdę, bardzo trudno jest się wybić, więc możecie mi pomóc, naprawdę. Tutaj dam linki do reklam, ale tylko nie, to nie są takie reklamy, jeżeli oglądałeś wcześniej, to wiesz, to nie są takie reklamy, typuj mi, kurwa, kurwa, tylko, no, to są reklamy, które moim zdaniem są zrobione z pomysłem, które są bardzo popieprzone i, no, podobają się po prostu, no, mi się też bardzo podobają. Po prostu wpadałem na jakiś pomysł, nagrywałem i ten, więc umieszczając tam na Facebooku, czy na jakimś waszym vlogu, czy coś tam, czy blogu, szepnąć słówko właśnie znajomym, właśnie taką reklamę, może uda nam się zainteresować więcej ludzi tym kanałem, ponieważ to jest też moja i wasza jakby sprawa, jakby tylko współpracując, czyli wy jako użytkownicy, widzowie mojego kanału i ja jako osoba, która tworzy, możemy sprawić, że będzie po prostu nas więcej i więcej ludzi może się zainteresuje tym kanałem. No, to chyba tyle w tej treści.
miałem do powiedzenia, a teraz wzorem oczywiście Inforojek od Roya, bo też mi ktoś tam napisał, że się też na PewDiePie wzoruje, bo tutaj on zagrał w Default Nana, ja też zagrałem, no i przyznaję, wzoruje się na różnych ludziach, ponieważ jak już się wzorować, to na najlepszych, prawda? No i ja też uważam, że wprowadziłem kilka takich nowości, kilka swoich hasełek i i wypracowałem już swój styl też, nie? Ale jeżeli widzę, że jakaś formuła jest ok i ona się przyjęła, to dlaczego by nie użyć jej na swoim kanale? I właśnie w związku z tym chciałem zrobić taki przegląd tygodnia, bo stwierdziłem, że to będzie dość dobra sprawa, żeby też zainteresować ludzi, którzy oglądają ten kanał, moimi innymi filmami. Bo na przykład jest tak już na moim kanale, że widzę to po wyświetleniach, po komentarzach, że są widzowie konkretnych serii. Zagubiony w internetach akurat jest dość popularny i praktycznie nie ma jakichś tam... Są stali widzowie, ale raczej to tak wszyscy przeglądają z mojego kanału, nawet nie oglądając regularnie moich filmów, po prostu Zagubiony w internetach i co to kurwa jest, bo tam są różne gry po prostu. Ale na przykład The Walking Dead, Głupki z kosmosu, czy inne gry mają konkretnych widzów, którzy po prostu co tydzień oglądają konkretny film. I właśnie dla też innych chciałbym tutaj przeglądnąć tydzień, opowiedzieć troszeczkę, co się w tym tygodniu działo na Laska Gaming, trochę zapowiedzieć przyszły tydzień, co się będzie działo na Laska Gaming. I na tym sobie zakończymy, bo i tak już pieprz od 7 minut, zakończymy sobie na tym dzisiejszą niedzielną ambonę. Tak więc, w poniedziałek mieliśmy premierę drugiego sezonu The Walking Dead na moim kanale. Zaczęło się naprawdę genialnie, naprawdę trzęsienie ziemi, jakie nam zasponsorowali, jakie nam dali twórcy, tak naprawdę rozwaliło system. Naprawdę ja byłem w ciężkim szoku, że można tak świetnie zacząć drugi sezon. Nie zawiodłem się, zawiodłem się trochę na DLC, ale na tym początku nie zawiodłem się ani odrobinę, więc naprawdę mocna rzecz dla wszystkich fanów The Walking Dead, pozycja totalnie obowiązkowa. Później, Zagubiony w internetach, też w poniedziałek, Default Done, i jest to platformówka, w której wszystko jest inne niż byliśmy nauczeni. Wrogowie ci pomagają, na platformach nie możesz, na trampolinach nie możesz skakać, od pieniędzy rozsadza nasze ciało na kawałki, tak samo od pucharów. Więc platformówka zrobiona całkiem na opak, ale bardzo fajnie to wyszło, jest to dopiero alfa, demo tej produkcji, chyba tam twórcy starają się o wejście na Greenlighta na Steamie, więc możemy pomóc też zagłosować na Greenlighcie na Divaltona i sprawdzić, co będzie w pełnej wersji tego produktu. Następnie, we wtorek, Stupid Invaders, Głupki z kosmosu, Simon, Labirynty, Masaże. Tytuł trochę dziwny, przywrotny. W tym odcinku napotkaliśmy po prostu coś, z czym miałem problem, kiedy byłem mały, grałem w tą grę, czyli ten golfowy labirynt, który naprawdę teraz troszeczkę pamiętałem, więc nawet nie błądziłem, wiedziałem, żeby cały czas iść w jedną stronę, nie? A wtedy to jest naprawdę godzinami łaziłem po tym labiryncie, po prostu nie mogąc znaleźć wyjścia, to był koszmar po prostu. No i też Simon mówi, też zagadka logiczna, bardzo długa, trochę tam przewinięta, ale ogólnie odcinek pod znakiem zagadek logicznych i właśnie tych labiryntów. Troszkę mało treści, trochę dużo chodzenia, ale zawsze dobre głupki z kosmosu nie są złe. Dobrze, później, następnie. To jest czwartek. The Walking Dead, sezon drugi, odcinek drugi. W odcinku drugim już tutaj historia jest
już rozwinięta trochę bardziej, jesteśmy już dalej. Clementine spotka bandytów, walczy z nimi, później zostaje ogłuszona, zepchnięta do rzeki. Budzi się tam, po jakimś tam czasie i musi sobie poradzić sama, teraz już bez Christy, ponieważ zostały rozdzielone. Naprawdę, cały czas trzyma w napięciu, końcówka bardzo nieprzewidywalna też dla mnie, więc cały czas dobry poziom utrzymany. Light and Shadow, koszmar 36. To była straszna, bardzo straszna gra, taka trochę slenderopodobna, ale bardzo dziwna i nie wiedziała, o co w niej chodzi. Później w komentarzach mi już podpowiedzieliście, co miałbym zrobić w tej grze, ale nie sądzę, żebym do niej wracał, ponieważ jest strasznie przerażająca, bo nie wiesz, na początku twórcy wrzucają cię po prostu na głęboką wodę. Wrzucają cię do lasu, nie mówią ci praktycznie nic i biegaj, a wiedziałem, że coś mi goni, po prostu to przeczucie, nie? I no, moment, kiedy łapie cię ten duch, zjawa, jest maksymalnie przerażający i jumpscare'owy, więc nie sądzę, żebym wrócił do tej gry. Jakiś inny koszmar będzie w przyszłym tygodniu, jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno będzie to taki jednoodcinkowy. No i w piątek The Harvester. Co to kurwa jest? Odcinek 6. The Harvester. Ogólnie gra bardzo, bardzo taka dziwna. Ona, to jest jedna z dziwniejszych gier. Widziałem właśnie ten gameplay u Energika i to jest masakra, co tam się dzieje. Nie wiem, co twórcy brali. Po prostu jest wciśnięte wszystko, żeby zaszokować ludzi. Po prostu wszystko w jednym bezsensownym miksie zaserwowanym nam po prostu nie łyżką, tylko chochlą po mordzie. Naprawdę, gra popieprzona. Na razie mamy dużo dialogów. Następny odcinek też będzie taki bardzo dialogowy, ponieważ mam nagrany następny odcinek. Ale później już się rozkręci. Później już się rozkręci i będziemy naprawdę mieć serwowane naprawdę wysokiej jakości gówno. Ale oczywiście gra jest od 18 roku życia i nawet dałem ostrzeżenie, ponieważ naprawdę treści tam są, tam się nie patyczkują z jakimiś porównaniami, od razu prosto z mostu gadają, o co chodzi, o wszystkich sprawach, jakie można sobie pomyśleć, że są kontrowersyjne. Tak więc to był przegląd tygodnia, już, o Jezu, ten odcinek już trwa dobre ponad 10 minut, tak więc do zobaczenia w kolejnej niedzielnej Ambonie i w kolejnym tygodniu z Laska Gaming. Ja się z wami żegnam. Na razie.